Gdzie dzisiaj jest Mercedes po tych czterech wyścigowych weekendach? Widzicie po klasyfikacji konstruktorów, że jesteśmy o jeden punkt przed Ferrari, ale z kolei ustępujemy w klasyfikacji kierowców. To niezwykle wyrównana walka Ferrari i Mercedesa. Musimy naciskać z kolejnymi modyfikacjami, żeby ich wreszcie prześcignąć. Jest pan na razie zadowolony z tego sezonu, czy częściowo zadowolony? Jestem szczęśliwy, bo w ostatnich latach byliśmy punktem odniesienia w tym sporcie. Po zmianie regulaminu bardzo ciężko utrzymać się na szczycie, ale wciąż pozostajemy z przodu. Dlatego mam powody do zadowolenia. Valtteri Bottas, on strasznie pracuje na każdy wynik, to widać. Czy on pokazał już maksa 100%, czy dopiero, nie wiem, 75% swoich możliwości? Myślę, że jeszcze nie zobaczyliśmy 100% potencjału Valtteriego. Pokazał już coś wielkiego, ale zakładam, że to jakieś 80%. Przedłużenie kontraktu z Valtterim Bottasem, domyślam się, że to jest tylko formalność, bo w Australii chyba powiedział pan, że podejmiecie tę decyzję w środku tego sezonu. Tak, ale za nami dopiero 4 wyścigi. Poczekamy do połowy sezonu. Zobaczymy, jak się rozwija, jak rozwinie się sytuacja w klasyfikacji generalnej. Sezon ogórkowy zacznie się w sierpniu, na pewno nie wcześniej. Co zrobiliście między Sochi a Barceloną, żeby Lewis Hamilton tutaj spisał się lepiej aniżeli w Rosji? Musieliśmy przeanalizować dane i wyciągnąć wnioski, dlaczego mu nie szło. Mamy już pewne rozwiązania, ale to bardzo złożona kwestia między samochodem a oponami. Potrzeba większego zrozumienia tematu. Jaki to jest sezon Formuły 1? Mówię generalnie. Chyba ciekawszy niż poprzedni, właśnie ze względu na to, że Ferrari włącza się do gry. Już nie ma nudy, można powiedzieć. Lubię się nudzić w trakcie wyścigów, ale z punktu widzenia kibiców rywalizacja z Ferrari jest świetna. Wygrywanie z nimi daje nam jeszcze więcej radości. Kto wygra tutaj w Barcelonie i dlaczego Mercedes? Mam nadzieję, że Mercedes, ale nie wiem. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję.